Tu jest Polska, nie Ukropol. Tu jest Polska, nie Ukropol. Tu jest Polska, nie Ukropol. Stop ukrainizacji Polski. Tak dla pokoju, nie dla wojny. 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 Idziemy w stronę pałacu. No tu już przygotowany ten. Nie dla wojny! Cześć, cześć, cześć. Witaj. Duda Kaczyński! Na front ukraiński! 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 Kaczyński na front ukraiński. Duda Kaczyński na front ukraiński. Się nie wspiera. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu bandery się nie wspiera. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu bandery się nie wspiera. Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu bandery się nie wspiera. Wołyń, Wołyń, pamiętamy Wołyń. 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 Tak dla pokoju, nie dla wojny. 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 Co zostało z polskiej armii? 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 Duda Kaczyński na front ukraiński. 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 Żeby Polska była Polska. Żeby Polska była Polska. Żeby Polska. Wołyń, Wołyń, pamiętamy Wołyń.
fontany i za milczeń pamiętamy. Wołyń, Wołyń, pamiętamy i za milczeń go nie damy. Wołyń, Wołyń, pamiętamy i za milczeń go nie damy. Wołyń, Wołyń, pamiętamy i za milczeń go nie damy. Tak dla pokoju, nie dla wojny. 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 Nie wciągajcie nas do wojny! 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 Nas do wojny! Tu jest Polska, nie Ukropol! 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 Tak dla pokoju, nie dla wojny! Tak dla pokoju, nie dla wojny! Tak dla pokoju, nie dla wojny. 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 Duda Kaczyński na front ukraiński! 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 Tylko polska flaga! W polskim Sejmie 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 tylko polska flaga! Była Polska! Żeby Polska 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 była Polska! Działa mikrofon. Dziękujemy wszystkim za dotarcie do naszego już ostatniego przystanku tej trasy. Przypominamy wszystkim o wspólnym świętowaniu, bo jest co świętować, bo przyjechaliśmy tutaj wszyscy, aby razem połączyć się, utwierdzić w tych wszystkich przekonaniach patriotycznych, biało-czerwonych i propolskich, bez względu na to, jak nas nazywają. Diana Ruchniewicz, jak możesz to podpowiedzieć, czy mamy powoli wywoływać mówców, bo drodzy Państwo, jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim, pod pałacem, w którym stacjonuje prezydent. Prezydent mówiący po polsku, bo interesu Polski na pewno nie broni go w tym roku, ani w zeszłym roku, ani praktycznie za całego czasu swojej kadencji. Wciągają nas na siłę do tej wojny, a my temu właśnie wciąganiu do wojny, temu sponsorowaniu tej wojny na oślep, na ślepo, nieroztropnie, jak jakieś dzieci we mgle, jesteśmy przeciwni. My jako naród polski, którzy przyjechaliśmy tutaj z różnych części Polski, w których przyglądamy się tej ukrainizacji, o której Konfederacja Korony Polskiej mówiła już dawno. W lipcu zeszłego roku wydaliśmy broszurę z
stop ukrainizacji Polski, której ostrzegaliśmy i ostrzegamy nadal przed przede wszystkim podmianką etniczną, wymieszaniu dwóch narodów, dwóch obcych sobie kultur. Dopominamy się, upominamy się o zaprzestanie rozdawnictwa PSL-i, o zaprzestanie rozdawania przywilejów, o wzywamy o pamięć, o upamiętnienie godne ofiar rzezi wołyńskiej w tę okrągłą 80. rocznicę bestialskiego mordu na Polakach przez banderowskich szowinistów, przez ukraińską bandę OUN-UPA. Ja jako matka dwójki dzieci chciałabym, żeby nasze dzieci, żebyśmy my, bo ja wojny nie doświadczyłam nigdy, żadnej wojny już poza tą informacyjną, w której pewnie przyjdzie nam żyć do końca naszych dni, nie doświadczyli. My jako naród polski wzywamy rządzących, wzywamy ludzi świadomych, przechodzących, aby rozumieli istotę tego, że jesteśmy za pokojem, a przeciwko wojnie. Każda wojna to zła, jest złem. Nie chcemy rozlewu polskiej krwi, ani naszej, ani naszych dzieci. Nie chcemy być mięsem armatnim, nie chcemy być żadnym ukropolinem. I my z tego miejsca wzywamy raz jeszcze, tak dla pokoju, nie dla wojny! 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 Szanowni Państwo, to jest dobre miejsce i dobry moment, żebyśmy odśpiewali nasz hymn narodowy. Także do hymnu. Jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają, że zwyczajowo miejsce to nazywało się kiedyś w Warszawie Pałacem Namiestnikowskim. To miejsce, z którego namiestnik zarządzał prowincją, prawda, terytorium, które służyło temu, żeby przynosić profity swojemu nadzorcy.
właściwie to tak naprawdę od tego, kogo wybieramy na najwyższy urząd w państwie, jakimi się wartościami on kieruje, zależy, czy w praktyce będziemy mówili o tym miejscu jako Pałacu Prezydenckim, czy Pałacu Namiestnikowskim w rzeczywistości, czyli czy Polska i nasze decyzje, nasze wybory są podyktowane naszym interesem, czy też są realizowane w imieniu obcego organizatora i dla niego osiągamy poszczególne efekty naszym wysiłkiem i naszą krwawicą. Szanowni Państwo, podsunięto mi hasło, piękne hasło, bardzo dziękuję. Dziś jakoś mało kreatywny w hasłach jestem, zresztą w poezji też silny nie jestem, jestem inżynierem, ale walczymy o Polskę nadziei, bez oszustów i złodziei. To jest naprawdę bardzo głębokie i myślę, że temu powinny przyświecać nasze działania, żebyśmy wyeliminowali oszustów i złodziei, agentów wpływu i zwykłych pozytywnych idiotów, którzy obejmując najwyższe urzędy w państwie, obejmując funkcje naszych reprezentantów w parlamencie, obejmując różnego rodzaju decyzyjne stanowiska w obszarze administracji, sprowadzają ten kraj ku upadkowi, sprowadzają go na krawędź przepaści. Oczywiście potem wystąpią w telewizji i będą przekonywali nas do kroków w przód. Nad przepaścią nie robi się kroków w przód, potrzebna jest refleksja i tej refleksji nam wszystkim życzę. Brawo! A my z tego miejsca przechodzimy do naszych mówców, którzy uświetnią tą naszą manifestację przy tej już ostatniej stacji przedpiknikowej, a będzie nią Witold Listowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn Koźle, który poruszy temat aktualnej polityki rządu Polski w stosunku do Ukraińców okiem Kresowian. Bardzo serdecznie proszę, pan Witold Listowski. Brawo! Szanowni zebrani, jestem pod tym pałacem kolejny raz. Nie wiem, co przynoszą protesty przed tym pałacem. Ostatni raz, kiedy tutaj byłem, nawet pisma mojego kancelaria prezydenta nie przyjęła. Kazali mi się zgłosić na Wiejską i tam jest ich biuro podawcze. Czy my możemy na takiego prezydenta liczyć, który jest lokatorem tego pałacu? Szanowni Państwo, nigdy żadnej organizacji kresowej nie udzielił patronatu nad uroczystościami, które organizacje kresowe wykonują. Hańba! Hańba! Szanowni Państwo, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, którego reprezentuję, organizuje każdego roku tu w Warszawie uroczystości upamiętniające to straszne ludobójstwo Polaków w wykonaniu Ukraińców. Nie żadnej UPA, ale Ukraińców. Bo to sąsiedzi ukraińscy mordowali swoich polskich sąsiadów. I my o tym musimy mówić. Nasze stowarzyszenie, proszę Państwa, wydało taką książkę. Prawie, że rozeszły się wszystkie egzemplarze. Wydaliśmy 1000 egzemplarzy. Ta książka ukazuje 104 metody mordowania Polaków. Ta książka jest straszna. Można to zobaczyć. Są podane ze szczegółami metody, ale pod każdym fotogramem znajduje się tam również data i miejscowość, gdzie zostało to dokonane. Szanowni Państwo, nasz związek wydał jeszcze taką płytę Kwiat Lnu. Wiecie, dlaczego kwiat lnu? Ten kwiat żył bardzo krótko. Tak krótko, jak żyli na Kresach nasi rodacy. Dzisiaj chciałbym organizatorom podarować i tą książkę, i
ten medal kwiatu z dół. Wracając do miejsca, w którym się tutaj znajdujemy, do prezydenta, chciałbym się zwrócić do niego z prośbą, by wpłynął na swoich podwładnych, na dowódcę garnizonu Warszawa, by odpowiedział na moje pismo. Tak jak na początku mówiłem, organizujemy zawsze w miesiącu lipcu uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza. I my nie pozwolimy się wyrzucić na skwer wołyński, bo tam w tym grobie spoczywa obrońca Lwowa. Tam jest tablica, która upamiętnia kresowe miejscowości, które poniosły ciężkie straty. To jest nasze miejsce. Natomiast na skwer nie pójdziemy, bo prezydent każe ważyć słowa. My, szanowni i drodzy Polacy, my słów ważyć nie będziemy. Brawo! Brawo! Tylko prawda! Zawsze będziemy mówić prawdę, prawdę i tylko prawdę. Dzisiaj tutaj ci pomordowani, te dzieci, ci nasi rodacy patrzą na nas z góry. Oni cieszą się, że my pamiętamy i my musimy zawsze pamiętać. 14 i 15 organizuje tutaj w Warszawie nasze kresowe uroczystości. Jest to sobota i niedziela. W sobotę w Muzeum Niepodległości będzie konferencja historyczna na temat właśnie ludobójstwa 80. rocznicy. Wystąpią ci najbardziej odważni historycy, politolodzy, którzy mówią prawdę, bo są tacy, którzy prawdę zakłamują. My tej prawdy nie pozwolimy zakłamać. Dzisiaj są tu z nami również młodzi ludzie. Cieszę się, bo ja należę do pokolenia odchodzącego. Jak widzę młodych ludzi, to mówię, Boże, jednak ktoś po nas tą schedę przejmie. Tak jest, przejmiemy! Dziękuję wam, młodzi ludzie. Po tej uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza przejdziemy marszem pamięci ulicami Warszawy do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie o godzinie 14.30 zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Biskup Polowy w ciągu kilku dni od mojego pisma odpisał, że zaprasza do katedry. Dowódca garnizonu Warszawa jak zwykle czeka, czy pozwolą mu jego przełożeni. A zwierzchnikiem sił zbrojnych jest właśnie lokator tego budynku, tego pałacu. Do niego się tutaj zwracam. Panie prezydencie, proszę zezwolić dowódcy garnizonu, by wystawił na nasze uroczystości kompanię honorową i orkiestrę wojskową. Jeżeli dowódca tego nie zrobi, my przyprowadzimy grupy rekonstrukcyjne, które zastąpią kompanię honorową. Ale będzie to jednak wielki wstyd dla naszego państwa, dla rządzących. Chciałbym na zakończenie, już dość długo mówię, prawda, organizatorom przekazać ten tomik, gdzie ukazujemy 104 metody. Szanowni państwo, tych metod było ponad 360. 368 dokładnie. Tak, proszę państwa, to są straszne metody. Ja wiem, że kto to na to patrzy, na te zdjęcia, komu tą książkę przekazuje, to mówi, na to patrzeć nie można. Ale taka była prawda. Jak powtarzam jeszcze raz, tam jest podana miejscowość i jest podana data wykonania tego. Szanowni organizatorzy, bardzo proszę przyjąć tą książkę i proszę przyjąć jeszcze, proszę pokazać ten medal. Taki medal, który myśmy wydali, kwiat lnu. Ten medal to jest symbol ludobójstwa na Kresach. Nam o tym nie wolno zapomnieć.
Wszystkie nasze dzieci muszą być edukowane, bo na pierwszym miejscu stawiamy na edukację. Musimy się dowiedzieć. Ja wydrukowałem tych książek 1000 egzemplarzy. Końcówka już jest. I mam nadzieję, że ja spowoduję, że dodrukujemy jeszcze przynajmniej 2000. Gdy przyjadę tutaj do Warszawy w lipcu, będę mógł rozprowadzać to. My tych książek, proszę Państwa, nie sprzedajemy. My te książki rozdajemy. Zbieramy oczywiście środki na te książki, ale nie sprzedajemy. U nas nie ma sprzedaży, tylko jest rozdawanie. Po to, żeby dotarła do całych tych szerokich mas, do tych, którzy nie wiedzą. Szczególnie jeżeli są tutaj nauczyciele, to do nich zwracam się. Prawda jest najważniejsza i tylko prawda. Ja moje wystąpienie zakończę słowami naszego największego wieszcza. Jeżeli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Dziękuję. Brawo! Pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Wołyń, Wołyń, pamiętamy! Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów. Organizatorka stoi tuż obok Pana za tę wypowiedź, za to słowo, za ten apel do nauczycieli, ale także tutaj podłączę apel do rodziców, byśmy jako wychowawcy młodego pokolenia, czy rodzice, czy dziadkowie, czy starsze rodzeństwo upominali się o ten brak banderyzacji i ukrainizacji w szkołach, bo nie powinno być przyzwolenia ani na czerwoną kalinę, ani na jakieś próby uczenia naszych dzieci ukraińskiego, bo to niech nasi goście uczą się języka polskiego i my nie stawajmy obojętnie wobec tego, bojąc się tej wszechpoprawnej poprawności politycznej, która jest niczym innym, a obrzydliwym ściąganiem nas w bardzo złą stronę. Pedagogika wstydu poprzez poprawność polityczną prowadzi zawsze do zakłamania, a skądinąd wiemy, że to prawda nas wyzwoli. Także bardzo dziękujemy za Pana wystąpienie. I teraz zapraszamy do wystąpienia Pana Piotra Korczanowskiego, redaktora naczelnego Emisja TV. Brawo! 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 Jak już mnie tu mieli okazję przedstawić organizatorzy, tak, jestem dziennikarzem, proszę Państwa. Mnie tu w zasadzie nie powinno być. Ja tam stoję, tam z kamerami. Nie powinienem zabierać głosu. Dlaczego to robię? Bo jeśli cały mainstream medialny w Polsce staje po stronie obcych i sekuje, ruguje nas Polaków, to ja po prostu już nie wytrzymuję i muszę ten głos zabrać jako polski dziennikarz, który stoi po stronie narodu. A teraz wam powiem, co mnie motywuje ku temu. W swojej pracy dziennikarskiej kilkanaście lat miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi. I między innymi parę lat temu we Wrocławiu przy jednej z patriotycznych okazji miałem możliwość rozmawiania z oficerem, emerytowanym już, ale oficerem sił brytyjskich. I on mi powiedział takie zdanie. Was, nie Polaków, Słowian, jest tyle w Europie, że gdybyście byli jedną siłą, to byście całej Europie dyktowali warunki. Ale to się nigdy nie wydarzy. Bo was, stryknę palcami, tak łatwo można podzielić. Tyle wystarczy, żebyście się zwrócili przeciwko sobie. I my o tym wiemy. My na Zachodzie wiemy, jak łatwo rozwalić taką Jugosławię, jak zwrócić Polaków przeciw Ukraińcom, choćby Białorusinom. Zaraz będę o tym mówić. I to się, proszę Państwa, dzieje. W 1939 roku nasza ojczyzna została wepchnięta pod ciężarówkę ze żwirem. W cudzysłowie. Mam oczywiście na myśli III Rzeszę i Adolfa Hitlera. Myśmy mieli odegrać główną rolę w spektaklu pod tytułem Zachód osłabia III Rzeszę, Niemcy i Hitlera. Ale kto ma tę rolę właśnie wypełnić? Najlepiej Słowianie. Myśmy się do tego nadawali idealnie.
gwarantowali nam, że są naszymi sojusznikami, że w razie czego przyjdą z pomocą, że dostarczą sprzęt, że po prostu będą, tylko żebyśmy pierwsi podłożyli głowę pod tę ciężarówkę ze żwirem. Widzicie jakąś analogię do czasów dzisiejszych? Analogia jest taka, że dzisiaj my jesteśmy na ławce rezerwowych. My czekamy, odpoczywamy jeszcze po II wojnie światowej. Ale teraz podburzyli Ukraińców do podłożenia głowy pod ciężarówkę ze żwirem, która przyjechała z Rosji. Bo Zachód, tak jak swego czasu chciał pozbyć się Hitlera, tak chce się pozbyć Putina. Nie swoimi rękami, to są ich stałe metody. Podburzyć jakichś Słowian, zagwarantować im gruszki na wierzbie. Dlatego tak prezydent Zełenski oficjalnie, bezczelnie, arogancko mówi: pomocy dajcie! Bo on wie, że obiecywali, że gwarantowali, że mówili: słuchajcie, pójdźcie tylko na tę wojnę. Jaki mam na to dowód? Czy kogoś ta wojna zaskoczyła na Ukrainie? Ja pamiętam, jakie myśmy robili relacje przez rok przed wojną. I tytuły w naszej stacji były takie: kiedy wojna? Bo cały czas o tej wojnie mówili. Mówili od miesięcy, że Rosjanie gromadzą wojska. Mówili bardzo długo, że wywiad amerykański ostrzega, że Rosjanie szykują się do ataku. I podstawowe pytanie: skoro wszyscy wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, dlaczego nikt nie próbował jej deeskalować? Dlaczego nikt nie wystąpił wtedy z inicjatywą, aby jednak, jeśli wszystko zmierza ku tej wojnie, może do niej nie doprowadzić? Może usiąść do rozmów? Może zasiąść do jakiegoś stołu? W czyim interesie na Boga jest wojna? No właśnie, była w interesie Zachodu. A Ukraińcy, jak ostatni idioci, dali się do tej wojny podpuścić. Kolejny przykład. Jest taki serwis Demagog, Fact Checker. Oni dementują fake newsy. Gdy powiedziałem, że był już prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, był legalnie wybrany, ale obalony na drodze zamachu stanu, to oni napisali, że Korczarowski fake newsy rozpowszechnia. Bo jak ten Janukowycz się zachowywał wobec swojego narodu? No, musiał zostać obalony przecież, no bo to tak nieładnie, jak się pałuje demonstrantów. Przepraszam, co się dzieje teraz na przykład we Francji? Francja ma specjalne patrole na motocyklach, gdzie drugi gliniarz siedzi z pałą i tłucze w jeździe protestujących. Ale tam to jest demokracja, to jest nasz Zachód. Tamte standardy są wypełnione. Tu w Polsce byłem świadkiem. Od 2011 roku, będąc uczestnikiem Marszów Niepodległości, jak za czasów Platformy Obywatelskiej, a potem także za rządów Prawa i Sprawiedliwości, policja strzelała do ludzi, którzy nawet nie protestowali przeciw władzy. Oni po prostu chcieli świętować święto narodowe. Ale to już było o krok za daleko. Czy ktoś ten rząd obalił? Nie, myśmy poczekali, jak w Platformie skończy się kadencja. No przeżyliśmy to tłuczenie, te wjazdy ABW o 5 rano do domów patriotów. Wybraliśmy sobie nowy rząd. I to była nasza demokracja. Ale tam na Ukrainie trzeba było Janukowycza obalić. Dwukrotnie! Bo przecież najpierw była pomarańczowa rewolucja. Najpierw próbowali delikatnie, delikatnie, może on już nie wróci. Tylko problem jest jeszcze z proporcji. Na Majdanie, później oczywiście w tej drugiej rewolucji, około kilkudziesięciu tysięcy, trudno powiedzieć, nie będzie nawet 100 tysięcy Ukraińców protestowało. A ile wybrało Janukowycza? 10 milionów. Na Majdanie głos 100 tysięcy Ukraińców wzięto za wolę narodu. Nie pamiętacie, drodzy rodacy, ile w Polsce było manifestacji antyrządowych, gdzie było ponad 100 tysięcy ludzi? Ja pamiętam w roku 2012. Był marsz tu w Warszawie, tutaj szliśmy. Z 200 tysięcy ludzi co najmniej przeciwko rządom Donalda Tuska. Czy ktoś to potraktował poważnie? Nie, przyszli, poszli i tak dalej. Ale tam na Majdanie to było bardzo poważne, bo ktoś zadbał o to, żeby oni tam zostali. Bo ktoś zadbał o to, żeby Janukowycz został tak obalony, żeby już powrotu nie było. Wspomniałem o pomarańczowej rewolucji. Ona go odsunęła od władzy, mimo że wygrał wtedy wybory. Przyszedł Juszczenko i po rządach Juszczenki z powrotem wrócił Janukowycz. Ukraińcy go jeszcze raz wybrali. Po co to wszystko mówię? Bo ta wojna, która zdarzyła się na Ukrainie, była w 100% w interesie Zachodu. Do tej wojny nie doprowadziła Rosja.
Ukraińcy ze swoim nowym rządem próbowali nie tylko zlekceważyć ludność ze wschodu Ukrainy, z Donbasu, którą wręcz zaszczuto, którą przez tyle lat ostrzeliwano. Zobaczcie, w internecie są filmy dzisiaj, teraz, tej wojny, gdzie kobieta jedzie autem, podjeżdża patrol ukraiński, bo podobno hamowała jakąś tam kolumnę, facet przeładowuje kałasznikowa, oddaje serię w powietrze, mówi tam zjeżdżaj, ona z Donbasu czy gdzieś z tych rejonów mówi po rosyjsku, jedyny język jaki zna. A ten tego kałasznikowa jej do głowy mierzy i mówi, gadaj suko po ukraińsku, bo cię odwalę. Jakie wyjście mieli ci ludzie z Donbasu? Oni chcieli autonomii, tak jak ludność Krymu, bo nie czuli się pewnie w tym nowym państwie. Proukraińskim, ale też probanderowskim. Na co mało kto zwraca uwagę. I ostatnia rzecz, którą tutaj naprawdę chcę podkreślić. Nam się cały czas mówi, ta wojna jest w naszym interesie. Jest w naszym interesie. Osłabienie Rosji jest w naszym interesie. Nie, proszę Państwa. W naszym interesie jest to, żeby taki Łukaszenka był na Białorusi, żeby taki Janukowycz był na Ukrainie. A wiecie dlaczego? Bo nas w ogóle to nie powinno obchodzić. Jaki tam jest system demokratyczny, autorytarny. Jakie to ma dla nas znaczenie? Dla nas znaczenie ma to, że na przykład za Łukaszenki, jakbym was tu teraz zapytał, jakie mamy stosunki z ludnością białoruską, powiecie pewnie, że dobre, że Białorusini są dla nas mili, że jest wszystko w porządku. Ale nie taka była historia. Białorusini też mieli fatalne karty podczas II wojny światowej. Są zdjęcia archiwalne, gdzie Białorusini z symboliką SS chodzą z portretami Hitlera. Dlaczego to nie powróciło? Dlatego, że tam na Białorusi nikt nie dopuścił do przywrócenia tych demonów z czasów II wojny światowej, do wywołania tego białoruskiego nacjonalizmu, który rodził się w latach 90. za czasów Szuszkiewicza. On się rodził pod tą biało-czerwono-białą flagą, białoruski nacjonalizm. Dlaczego nie mamy problemu z Białorusią? Dlaczego Białorusini w swoim nacjonalizmie dzisiaj nie wypełniają tego, co robią Ukraińcy? Bo tamten nacjonalizm został zduszony i tak jest nasz interes, dlatego że te dwa państwa, te były republiki radzieckie, w momencie, kiedy powrócą do swoich nacjonalizmów, to stawiają jedno kluczowe pytanie. Dlaczego do tej pory nas nie było na mapach? I odpowiedź jest zawsze jedna. Bo Rosja i Polska. No więc skoro tak, to w naszym interesie jest człowiek, który nie jest ani białoruskim, ani ukraińskim nacjonalistą. Ale handlować z nimi możemy, jeździć tam możemy, robić interesy możemy. A nam się wmawia, że nie tylko w naszym interesie jest to, żeby osłabiać Rosję. Ukraińcom na przykład mówili, że w ich interesie jest dołączyć do NATO. Dlaczego? Po co Ukrainie NATO? W tej chwili to oczywiście, to odpowiedziałeś, ale dlaczego w latach 90. na przykład mówili Ukraińcom, że im jest potrzebne NATO? Kto był zagrożeniem? Przecież NATO to jest sojusz obronny. Kto był zagrożeniem dla Ukrainy, gdy Ukraińców pytano, jak jest najbardziej bratni wobec nich naród, taki ideologicznie, mentalnie, kulturowo zbliżony? Mówili Rosjanie. To było dla nich oczywiste. Więc dlaczego Ukraińcom wciśnięto ten amerykański północnoatlantycki sojusz? Ktoś może powiedzieć, no ale oni też do Unii chcieli. Dobrze, chcieli i Ukraińcy weszliby do tej Unii Europejskiej. Dlatego, że Unia Europejska nie jest sojuszem militarnym. Rosja nie miała żadnego problemu z tym, żeby handlować z Unią Europejską. Pamiętacie Gerharda Schrödera, który był kanclerzem Niemiec? Niemcy trzęsą całą Unią Europejską. Kumpel Putina! Jaki Rosja miałaby problem w tym, żeby Ukraina po trochu sobie do tej Unii wchodziła? To nie był ten temat. Rosjanie robią interesy z Unią Europejską, czy robili przez bardzo wiele lat. Niech nikt wam nie wmawia, że ta wojna to dlatego, że tam naród ukraiński chciał wejść do Unii, a Janukowycz im nie pozwolił. Nie, nie, nie! Do Unii by weszli za jakiś czas. Chodziło konkretnie o to, o czym powiedziałem na początku. Zachód rękami Ukraińców chciał osłabić, podzielić, zniszczyć Rosję. Tak jak to robił zawsze ze Słowianami, nastawiając ich przeciw sobie. Dlatego też właśnie ukraiński nacjonalizm tak chętnie podsycały różne zachodnie potęgi. Dlatego Austriacy w naszych zaborach podsycali Ukraińców przeciw Polakom. Dlatego Niemcom to było na rękę, bo zawsze my, Słowianie, jesteśmy tak rozgrywani. A potem wmawia się nam, że ich interesy to są nasze interesy. To nie Ukraina potrzebowała NATO. To Amerykanie, przewodniczący NATO, potrzebowali Ukrainy. Oni tam chcieli być, a nie Ukraina w NATO.
Dlatego na koniec jedno najważniejsze hasło. Drodzy, kochani moi rodacy. Hasło, które dobrze znacie. Najpierw pierwszego część. Żadnych wrogów wśród sąsiadów. Żadnych. Musimy dążyć do tego, żeby z każdym państwem ościennym mieć jak najlepsze stosunki. Ale to mało. I żadnych wojen w obcym interesie. Myśmy już przerabiali hasła w stylu Beka, że można wszystko poświęcić, bo najważniejszy jest honor. Nie! Najważniejszy jest dobrobyt, życie. Najważniejsze jest, by rozmawiać. Więc jeszcze raz powtarzam. To wynieśmy z dzisiaj. Żadnych wrogów wśród sąsiadów i żadnych wojen w obcym interesie. Nie dajmy sobie wmówić, że ich interesy to są nasze interesy. Nasz interes jest jeden. Polski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za przedostatnie już wystąpienia. Jeszcze raz w tym ferworze tej naszego Dnia Wolności i Suwerenności, Dnia Normalności, który zorganizowała Konfederacja Korony Polskiej Warszawa. Przypomnijmy, że tak dla pokoju, nie dla wojny! 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 I kochani, pozna mi profesor Zapałowski. Silna Polska to silna armia. Więc zapytajmy, co się stało z polską armią? 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 A wartością najwyższą jest możliwość samostanowienia się we własnym interesie, ale żeby to się działo, to trzeba mieć te interesy, trzeba mieć gospodarza, który jest w stanie planować rozwój, przyszłość i marzenia tego narodu i wcielać je później w życie, nie po to, żeby innym było lepiej, tylko po to, żebyśmy my uzyskiwali rzetelną, realną i prawdziwą samodzielność, rzetelną, realną i prawdziwą możliwość gospodarowania we własnym kraju, współpracując z innymi, ale zawsze przedkładając interesy własne ponad interesy innych, bo jesteśmy to przede wszystkim winni wielu pokoleniom naszych przodków, którzy oddawali swoje życie, zdrowie, swoją codzienną pracę po to, żeby Polska istniała na mapie świata. My z tego miejsca zapraszamy takiego gospodarza Polaków, patriotów, którzy wierzą w to, że Polska Polską jeszcze może być, może pozostać i bronimy tego, co nam zostało. I przed, dla Państwa tutaj na koniec prezes Konfederacji Korony Polskiej, poseł na Sejm z Rzeszowa, z Podkarpacia, poseł Grzegorz Braun. Grzegorz Braun! Szczęść Boże. Tak, precz z kultem jednostki. Szanowni Państwo, na szczęście Konfederacja Korony Polskiej to znacznie więcej niż jeden mandat poselski, jedna osoba, jedno nazwisko. Bardzo się cieszę, że mogę tym nazwiskiem i tym mandatem służyć Państwu, także Wam, którzy nie jesteście moimi towarzyszami partyjnymi, chociaż zawsze zapraszam, ale dumny jestem z tego, że Korona, Konfederacja Korony Polskiej gromadzi tak liczne formacje, środowiska, postaci, osobistości ważne dla polskiego życia publicznego, polskiego życia patriotycznego. Spod tylu różnych znaków, tyle różnych spraw. Z tego jestem dumny i szczęśliwy. Kłaniam się, panie prezesie. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie obchodzić tę straszną rocznicę. Kłaniam się przedstawicielom mediów niezależnych. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pani Justyna Socha gdzieś tutaj mi przeszła przez kadr. Wiem, że jeszcze na pikniku zabierze głos i wtedy powie na pewno o tym, że w nadchodzącym tygodniu ważne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
tak zwanych szczepień obowiązkowych. Tyle różnych spraw. Jestem dumny z tego, że możemy służyć tą trybuną, tą mównicą. Pan prezes Roman Fritz właśnie tutaj trzyma ten parasol, zaświadczając, że nie ja jeden jestem w koronie. Tak. Korona, Konfederacja Korony Polskiej. Nie jestem sam. Więc z tego jestem dumny, ale szanowni państwo, jaki smutek i jaka groza, że ta dzisiejsza manifestacja zbiera tyle tematów najwyraźniej nieobecnych w głównym nurcie, najwyraźniej nieobecnych w agendzie najwyższych organów władzy, administracji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolność, suwerenność po kolei, bo zaczęliście pod siedzibą przedstawicielstwa Eurokołchozu. Czegóż Polakom nie obiecywano po wstąpieniu do tej organizacji? Czym jest dzisiaj ta organizacja? Jest wielkim totalniackim projektem, który sięga już po majętność naszych wnuków i prawnuków, bo zadłuża nas na kolejne pokolenia. A ci, którzy dziś stoją na narodu czele, przyzwolili na to, ba, wyszli przed szereg, sami proponując niejako te kolejne kręgi uwikłania i zniewolenia. A zatem obietnice związane z organizacjami międzynarodowymi, które miały zdjąć z nas zmartwienia, obowiązki, te obietnice niespełnione, a wręcz przeciwnie, zanegowane te wszystkie marzenia, które z tym Polacy bezpodstawnie, jak się okazuje, związani. Bank, Narodowy Bank Polski, wolność finansowa, szanowni państwo, nie ma jej, jesteśmy wszyscy dłużnikami na pokolenia, jesteśmy wszyscy zatem niewolnikami na raty kredytowe, niewolnikami u lichwiarzy i system ten właśnie w naszych czasach, w naszym pokoleniu tak się domyka, że całkiem dosłownie Wielki Brat sięga już do naszej kieszeni po to, żeby stamtąd wyciągnąć ostatni grosz i odebrać nam prawo swobodnego decydowania o własnym losie, nawet na poziomie dysponowania własną gotówką. Bezpieczeństwo tożsamościowe. To, że pan prezes Listowski tutaj z tej, co tu dużo mówić, dość prowizorycznej trybunki, tu jakaś paleta, tu jakiś styropian. Może to nawet jest dobry punkt wyjścia do obiecującej akcji politycznej, ale z tej prowizorycznej trybunki, że pan prezes Listowski głosem wołającego na puszczy w Warszawie Śródmieściu musi się po raz kolejny upominać o to, o co upominać się nie powinien. Ponieważ te wszystkie rzeczy powinny być dawno podjęte, zrealizowane, dawno powinniśmy wszyscy czekać na to, aż władze najwyższe, świeckie, notabene przydałoby się, żeby też i duchowne, zaprosiły nas na ogłoszenie rezultatów swoich starań, swoich działań o właśnie zabezpieczenie wolności, której nie ma bez majętności i których nie ma bez tożsamości Polaków. Tak się jednak nie dzieje. Wyprzedaż tego wszystkiego, co najświętsze, najdroższe i tego wszystkiego, co praktycznie stanowi o naszej wolności, ta wyprzedaż przyspieszyła. Galopujące przybrała tempo i o ironio właśnie pod flagą biało-czerwoną, z orłem w koronie, nie ruscy, pruscy, austriaccy zaborcy, nie komuniści, naziści, sowieciarze, to ten rząd warszawski z tym prezydentem belwederskim, oni nadali nowe przyspieszone tempo wyprzedaży polskiej suwerenności, wolności i normalności. I ogłaszają to cnotą i nowym dogmatem polskiego patriotyzmu. Okazuje się przyzwolenie na to wszystko. Tam w Sejmie przy Wiejskiej 8, 9 na 10 aktów prawnych to są implementacje
norm biurokratycznych eurokołchozowych i to ma być cnota. I my jedni kwestionujemy ten fałszywy dekalog. My jedni kwestionujemy zasadność tej fałszywej logiki i tej fałszywej etyki patriotycznej. My jedni, jakże to dziwnie brzmi, my jedni oczywiście mam na myśli także i państwa, bo tutaj naprawdę bardzo dużo znajomych twarzy, sprzeciwiliśmy się systemowi segregacji sanitarnej. W tych dniach, zdaje się, Światowa Organizacja Zdrowia, ta zbójecka jaczejka woła pobite gary, tak? Odwołuje mniemaną pandemię. Kiedyś my sprzeciwiali się temu, byliśmy ogłaszani bezecnymi zdrajcami, agentami, wrogami publicznymi. Jeździliśmy wtedy na manifestacje do Warszawy autobusami śmierci. Są tutaj niektórzy pasażerowie tych autobusów śmierci w dobrym zdrowiu, prawda? My jedni, szanowni państwo, podobnie sprzeciwiamy się wpychaniu Polski w wojnę. My jedni, oczywiście tak sobie pochlebiam, jest nas na szczęście całkiem sporo, ale my jedni z tym przejściowym, niejako przypadkowym, wynikającym z błędu w systemie, dostępem do mikrofonu. Tam od czasu do czasu na tej mównicy parlamentarnej my jedni mówimy nie eskalacji, mówimy nie konfliktowaniu Polaków z sąsiadami i teraz rozstrzyga się, szanowni państwo, czy zostaniemy z tymi naszymi prawdami, z tą naszą racją, która, jak wiadomo, w polityce niczego sama ze siebie nie przesądza, o niczym nie decyduje. Robienie polityki nie ogranicza się do aspirowania do posiadania racji, ale rozstrzyga się to, czy zostaniemy z tymi naszymi racjami tutaj, na ulicy, na chodniku, czy też może jednak uda nam się poszerzyć ten przyczółek zdobyty pod znakiem Konfederacji parę lat temu w, bądź co bądź, najwyższych organach władzy państwowej. Czy ten przyczółek uda się poszerzyć? Bardzo liczę na to, że państwo nie wyznajecie filozofii im gorzej, tym lepiej. Liczę na to, że państwo nie popadacie w desperację, która prowadzi do abnegacji, że nie wybieracie się na emigrację wewnętrzną ani zewnętrzną, bo przecież nie chcemy budować Polski na Księżycu, ani też nie liczymy na to, że ktoś nam ją tu zbuduje, zabezpieczy i ocali, jeśli sami się w to nie zaangażujemy. Więc, szanowni państwo, z jednej strony wyraziłem radość, że korona służy polskim organizacjom patriotycznym, stwarzając okazję do tego, żeby ewidencjonować problemy naszego bezpieczeństwa militarnego, socjalnego, finansowego, tożsamościowego. Z drugiej strony wyraziłem żal ogromny, że tyle jest tych spraw, jak widać, nietkniętych przez władzę centralną i niezałatwionych mimo gołosłownych obietnic, mimo że przecież ta władza szła po władzę pod sztandarami tych wszystkich spraw, o których tutaj państwo mówicie, tak? Wolność, suwerenność, normalność. Tymczasem inwazja rewolucji zielonej, tęczowej, różowej, czerwonej, wszelakiej, ta inwazja trwa przez drzwi, wrota szeroko rozwarte przez władze Rzeczypospolitej. Wyraziłem tę radość, wyraziłem ten smutek i wyrażam nadzieję na to, że będziemy razem w tej akcji politycznej, która nabiera tempa, zbliża się do kolejnej kulminacji. Do zobaczenia na kolejnych zakrętach historii. Bądźcie państwo z nami, bo chce korona, Konfederacja Korony. Słucham pana, to było bardzo ciekawe. Przeszedł tutaj przez kadr i dalej jeszcze woła dżentelmen, który nie chce zabrać głosu, woła faszyści, prawda? Szanowni państwo, no tak, kto
kto z polskich patriotów nie został ogłoszony faszystą, antysemitą, podżegaczem do pokoju, kto nie został nazwany ruskim agentem, tego to czeka niewątpliwie. To też trzeba się z tym liczyć i wiecie państwo, nie to, żeby to nas jakoś specjalnie niezdrowo ekscytowało, ale trzeba się z tym liczyć. Państwo przybywszy tutaj zaświadczyliście, że się z tym liczycie. Do zobaczenia w akcji politycznej, do zobaczenia w kampanii wyborczej i mam nadzieję do zobaczenia na tym następnym etapie, na którym nie będziemy już z poziomu chodnika lub niewysokiej prowizorycznej trybunki upominać się o to, co się Polakom, Polsce słusznie należy, aby będziemy mogli osobiście i bezpośrednio mieć wpływ na bieg tych spraw. Na to wyrażam nadzieję. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i że doczekaliście tego momentu końca tej części naszego wydarzenia, mimo strug deszczu. Dziękuję wszystkim mówcom oraz policjantom, którzy nam towarzyszyli. Bardzo dziękuję. I teraz tak, zapraszam Państwa na drugą część, już na taki piknik mniej oficjalny. Tam no będzie tak. Poczęstunek, też na ciepło. Tak. Jest zapewniony autokar z Placu Teatralnego. To jest już 6 minut drogi stąd, także jeśli się nie ma jak zabrać samochodem, to zapraszam. Ja poprowadzę Państwa. I nasze zgromadzenie uważam za zamknięte. No już, dziękuję bardzo. Ciemnik taki ładny. Do zobaczenia, tak. Jeszcze przepraszam. Halo, halo. Piknik jest gdzie w Lesie Młocińskim. No, tak, można GPS-a nastawić na ulicę Pułkową 60. Za McDonaldem w prawo skręcamy. Za McDonaldem, tak. W prawo, tak jest. Dobra, no to jedziemy. Koleżanka się pomyliła. Dla tych wszystkich, którzy jadą swoim autem, to jest Park Młociński, nie Lasek Młociński. Tam jest taka polana, są zorganizowane namioty, wszystko jest. Zapraszamy. Dobra. Na razie, do zobaczenia. Tak.